i bardzo szybko chciałam mieć dziecko. I miałaś? Tak. Miałam 21 lat, jak urodziłam Antka. To była przemyślana decyzja? Nieprzemyślana, ale bardzo... nie wiem, jak to nazwać. To była świetna decyzja. I to była decyzja bardzo, bardzo świadoma. Ale żeby przemyślana, nie, absolutnie. Że po prostu zdarzyło się i przyjęłaś to? Nie, bardzo chciałam. Nie, bardzo się starałam o to, żeby mieć dziecko. Zajęło mi to całe 3 miesiące. I w tym wieku to szybko. Tak, w tym wieku przychodzi to szybko. Poza tym dosyć krótko znałam mojego ówczesnego partnera, tatę biologicznego mojego syna. Ale bardzo się cieszę, bo mam fantastycznego faceta. Z tamtego związku nie wyszło nic. Byliście małżeństwem? Byliśmy małżeństwem tylko i wyłącznie po to, żeby... Tak, jestem podwójną rozwódką. Brzmi strasznie. Dlaczego brzmi strasznie? Dlaczego... Strasznie. Podwójna rozwódka brzmi strasznie. Dlaczego się tym obarczamy? Jakie to ma znaczenie? Wiesz co, powiem ci tak. Bardzo bym chciała wziąć jeszcze ślub. Raz. W ogóle bardzo chyba lubię brać ślub. Do 3 razy sztuka. Być może. Boję się jak cholera, natomiast powiem ci, że na przykład mój ostatni związek, moje małżeństwo i mój 15-letni związek nie zostawił we mnie żadnej takiej rysy. Ja nie wyszłam z tej relacji na zasadzie boję się mężczyzn, boję się zaufać, boję się czegokolwiek. Nie, wyszłam wprost przeciwnie, z mnóstwem przemyśleń, z mnóstwem szacunku do tego czasu, bo jak z kimś jesteś przez 15 lat, to jednak, wiesz, no, ja miałam 22 lata, czyli myśmy razem dojrzewali, rośli. Mówisz o Adamie? Tak. Adam Sztaba? I z mnóstwem szacunku, z mnóstwem przemyśleń wyszłam dojrzalsza. I też chyba już z innym pomysłem na związek, ale nie z przekreśleniem tego, co było. No to dlaczego mówisz sama, że jestem podwójną rozwódką? Bo mi się to nie podoba, że jestem podwójną rozwódką. Tak, bo ty jesteś konserwatystką, tak zapomniałam. Nie, wiesz co, po pierwsze tak, miałam ślub kościelny i rzeczywiście jest to dla mnie duży problem, że nie mogę w pełni uczestniczyć w mszy świętej. I rzeczywiście za tym bardzo tęsknię. Ale też, jak widać, nie na tyle, żeby podejmować inne decyzje w życiu, czyli żeby, nie wiem, żyć samotnie. Bo wydaje mi się z drugiej strony, że miłość jest kurczę najważniejsza w życiu. I dzielenie się. Każdy z nas ma w sobie mnóstwo rzeczy. Mnóstwo dodania. Jak to trzymasz tylko dla siebie, dla swoich kotów, to się coś bardzo ważnego marnuje.